Moi drodzy, przez tydzień miałem w biurze podłączone to urządzenie, to jest ten Router FWA 505 z Excela. Chciałbym się tutaj z wami podzielić refleksjami: to jakie są możliwości tego systemu, ciekawostki, komfort używania. No, jeżeli masz jakiś modem, na przykład modem światłowodowy, to korzystając z technologii 5G, możesz tak naprawdę tego typu router 5G postawić. Tutaj podłączony, na przykład jak w moim przypadku, do mojego światłowodu. Od modemu światłowodowego kablem internetowym możesz wejść do tego routera 5G i dalej do switcha i do wszystkich swoich urządzeń. Czyli my tutaj nie mówimy o tym, że zastępuje światłowód 5G. Tutaj takie połączenie hybrydowe, czyli z jednej strony ten dostawca, którego mamy w tej chwili, no ja mam światłowód, coś inne, może być jakieś inne rozwiązania kablowe, i do tego podłączenie. 5G to się wydaje dobrym wyjściem, dlatego że wtedy mamy tutaj możliwość, wtedy, kiedy jest 5G bardzo szybkie, faktycznie korzystać z tych bardzo, bardzo szybkich transferów aż do tych praktycznie 900 megabitów na sekundę, a jednocześnie tutaj jako ten kręgosłup połączenia mamy normalne połączenie kablowe. Mając tam kartę z, z internetem bezprzewodowym, to mogę, mogę tak naprawdę tutaj korzystać jakby z tych dwóch z tych dwóch opcji, jedna jest zabezpieczeniem drugim, czyli w moim przypadku na pytanie, ale po co Ci to, chłopie, by było, no to w momencie, gdyby mój operator tego internetu kablowego nie gwarantował dużej stabilności, no to w tego typu rozwiązania bym korzystał. I tutaj, moi drodzy, jesteśmy w tej chwili już w tym w środku, w tym urządzeniu, o którym rozmawiamy, czyli to jest ta, ta aplikacja w tym routerze. Mamy możliwość w tego typu urządzeniu korzystać z praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce Pasm mobilnych, bo jeżeli wejdziemy sobie tutaj w konfigurację tego urządzenia, to spójrzcie, tutaj mamy pasma LTE, ale potem, gdy spojrzymy na pasma 5G, to mamy, no i to N1, czyli to takie można by powiedzieć, ten nieprawdziwy 5G, prawda, czyli po tych częstotliwościach starych, ale mamy też N78, czyli to co w tej chwili właśnie jest reklamowane jako ten prawdziwy 5G. I teraz spoglądając jeszcze na to, o czym żeśmy mówili, czyli o tym przełączeniu się, prawda, czyli które, które pasmy jest używane, to tutaj w ustawieniu w Network Settings mamy opcję One Backup. Czyli, spójrzcie, mamy ustawione, że ja w tej chwili mam jako główną, główny dostęp do internetu szerokopasmowego przez Ethernet, prawda? Przez kartę Ethernetową i mam tutaj interwał do sprawdzania co 60 sekund. Jeżeli by nie było dostępu do internetu przez Ethernet w ciągu 60 sekund, no to wtedy system przełączy na sieć komórkową. I można by zrobić dokładnie odwrotnie, czyli w w tym momencie, jeżeli ja bym tutaj ustawił, że głównym źródłem mojego internetu będzie sieć komórkowa, no to w momencie, gdy nie będzie dostępu do internetu, to w ciągu 60 sekund system przełączy na ten backup, który backupem tutaj w tym momencie będzie Ethernet, czyli w moim przypadku światłowo. Kolejne rzeczy, które warto tutaj zwrócić uwagę, no to poza tym, że jest to router, prawda, czyli który nam pozwala gdzieś tam rozprowadzić ruch tutaj po naszej sieci, no to on tutaj jest też punktem Wi-Fi. Tutaj jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, no to mamy tutaj do WPA3. Poza tym, że to urządzenie wpięte do Waszej sieci, no pozwoli Wam gdzieś mieć ten, ten backup, jeśli chodzi o dostęp, to też jeżeli macie po prostu sieć Wi-Fi o niskim poziomie bezpieczeństwa, to tutaj po prostu no, jesteście w stanie mieć ten poziom zabezpieczenia mocniejszy. Gdy sobie pojrzymy na te parametry transmisji, no to tutaj ten, ten system nas informuje, że na tym paśmie 5G on tutaj deklaruje prędkość przesyłu 1200 megabitów na sekundę, a na częstotliwości 2,4 GHz 288 megabitów na sekundę. Możliwość ustawiania harmonogramów, kiedy Wi-Fi ma działać, kiedy ma nie działać. Z racji, że to urządzenie wydaje się kierowane do użytkowników domowych i do małych biur, to oni tutaj też wrzucili taki moduł po prostu kontroli rodzicielskiej, gdzie tutaj można dla poszczególnych komputerów, czy poprzez adres Macowy, gdzieś po prostu poustawiać blokady. Mamy tam firewalla, prawda, konfigurowalnego, rzecz jasna. Mamy też możliwość zdalnego dostępu. Po prawej stronie tego urządzenia leży Dysk yy, yy, Samsunga. Jesteśmy w stanie używać tutaj. USB serwisu. Tutaj jeżeli podłączysz urządzenie USB, to możesz w sieci lokalnej udostępniać pliki. Tylko zwróćcie uwagę, że oni wspierają tylko standard FAT32, który umożliwia przechowywanie plików maksymalnie do 4 GB. I jak to działa? Połączę się tutaj z tym urządzeniem. O i spójrzcie, w tym momencie widzę, to jest udostępnione. Tylko w momencie gdy ja to kliknę, to w tym momencie patrzę Business, Movies, YouTube. No i powiedzmy, jeżeli tutaj wybieram sobie Movies, filmy, filmy fabularne, Szrek powiedzmy, dobra. Pojedziemy do Szreka. Taki, no można powiedzieć, quasi-nas. Quasi Widzicie, że na górze jest zaślepka do anteny zewnętrznej. Z boku tutaj mamy we wtyczce podłączony miernik prąd. To 5-6 watów. W momencie, gdy próbowałem go już tak mocniej przetestować, czyli gdzieś tam robiłem też jakąś, e, pobierałem jakieś pli. I przez inne urządzenia to dochodziło w moim przypadku do 10W, natomiast w specyfikacji producent pisze, że w szczytowo to urządzenie będzie pobierało 24W. Moi drodzy, to co mamy na ekranie to jest aplikacja mobilna. Poziom sygnału. No to jest taka powiedzmy prosta aplikacja, która gdzieś nam e, pozwala spojrzeć. E, instrukcja obsługi ma kilkaset stron, 381 e, i powiem Wam, że te. Tematy, które były tutaj omawiane, i w jaki sposób, jak są dobrze tutaj zrobione zrzuty z ekranów, jak szczegółowo są wyjaśniane poszczególne tematy związane z tym, czym jest dana funkcja, do czego służy, to naprawdę. Yy, no powiem wam, ja siedzę w gadżetach i zwykle jakieś gadżety kupuję, czy, czy oglądam to, sprawdzam dokumentację, powiem wam, że szacun, że tutaj mam zabdejtowany firmware tego routera do wersji wrześniową i ta instrukcja obsługi, która jest dostępna, to ona tak naprawdę ma wszystko zabdejtowane do najnowszego firmware'u, także ktoś w tej firmie, gdzieś tam chyba na Tajwanie, czy gdzieś siedzi po prostu i tą dokumentację robi, także to, to wam powiem, dla mnie to był mega mega komfort. Jeśli chodzi tutaj o samo urządzenie, no to wśród języków mamy poza językiem angielskim turecki, portugalski, włoski, czeski, holenderski i rosyjski. Nie ma polskiego, także tutaj interfejs użytkownika też jesteśmy skazani na język angielski. No i relacja jakości do ceny. To urządzenie, ono się katalogowo kosztuje chyba jakieś 1400 czy 1300 zł. Ja tutaj w opisie tego filmu podrzuciłem Wam link do Amazona. Poruszyłem do Amazona dlatego, że po prostu jest program afiliacyjny. Poza tym, że na Amazonie cena jest dobra, bo ona tam jest chyba 1100 zł, no to jeżeli ktoś z Was potrzebuje coś kupić i kupi z Amazona, no to te parę groszy wpłynie po prostu na wsparcie kanału. To mi się wydaje, że 1100-1200 zł za tego typu rozwiązanie, które gdzieś tam byłoby po prostu wpięte w tą, w tą moją e, infrastrukturę, to, to moim zdaniem jest to e, do, dobra, dobra cena. Natomiast gdy miałbym tak Podsumować, komu takie rozwiązanie tego, tego czy innego producenta, prawda, się opłaci. No to tak, no jeżeli mieszkałbym w takim miejscu, gdzie nie mam światłowodu, a jednocześnie miałbym w miarę przyzwoity zasięg, już nawet nie 5G, ale przynajmniej LTE, ale taki, żeby, żeby to jakoś działało, no to prawdopodobnie poszedłbym w to rozwiązanie oczywiście z anteną zewnętrzną. Druga sytuacja. To jeżeli mieszkasz czy masz biuro w takim miejscu, no, gdzie masz BTS-a tuż za oknem, że widzisz kurczę, na smartfonie, że ci zasuwa to do 900 megabitów na sekundę, no to wtedy tak wtedy masz rozwiązanie hybrydowe, prawda? Do pewnych zastosowań, gdzie prędkość dla ciebie jest bardzo ważna, to miałbyś takie y, bardzo szybkie 5G. Natomiast dla standardowych tego backbona, tego backupa y, normalne rozwiązanie światłowodowe. No i trzecia sytuacja teoretycznie mogła być taka, jak moja, że tutaj wprawdzie jakiegoś mega super zasięgu 5G nie mam, LT jest w miarę stabilny, więc gdyby mi bardzo zależało na bezpieczeństwie, takim, że jak nie będzie działał mój główny dostawca internetu, to będę miał zabezpieczenie, no to tak. To chyba tyle takiego szybkiego gdzieś tam e, biegu po, e, po, tych, e, po tej konfiguracji.